Bydgoszcz bardzo długo czekała na odzyskanie niepodległości. Przecież dopiero w styczniu 1920 roku Polska wkroczyła do Bydgoszczy. To nie były łatwe dni, przywracanie porządku, polskiego porządku prawnego, uruchamianie urzędu, uruchamianie szkół. To były trudne czasy, ona wróciła. Czekaliśmy także i przybył do nas pan marszałek Józef Piłsudski. Dzisiaj już przybyła także jego wnuczka po to, abyśmy w tym miejscu szczególnym dla naszego miasta, w naszej alei zasadzili dom imienia Józefa Piłsudskiego. Chciałbym podziękować za tak liczne przybycie wszystkim Państwu, w sposób szczególny młodzieży, panu kustoszowi, panu Józefowi Konradowi za to, że dbało to miejsce, inspiruje nas do tego, abyśmy wyszukiwali osoby, które tutaj na kilkaset lat będą nam towarzyszyć naszemu miastu. I oczywiście w sposób szczególny chciałbym podziękować gościom honorowym i pani Annie, i panu Januszowi. Bez was to święto na pewno nie byłoby takim wielkim. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz dziękuję. Z wolnością mogą się kojarzyć inne nazwiska, tak? Nazwisko marszałka Józefa Piłsudskiego jest właściwie tutaj nazwiskiem absolutnie standardowym. To, co jest doświadczeniem początku XX wieku, to ogromna rola, jaką Józef Piłsudski odegrał w odzyskaniu i potem ugruntowaniu w czasie II Rzeczypospolitej polskiej wolności. Mamy na tym, żeby bardzo podziękować za zaproszenie, a mimo bardzo dużo ma sprawy w mówieniu. Jak Państwo pozwolicie, może pójdę porozmawiać z końmi, pewnie nie peszą. A męża zostanie, przepraszam, ale nie umiem. Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być w Bydgoszczy i parę słów tutaj powiedzieć. No i cieszę się, że w ogóle moja żona też może tutaj być ze mną, a właściwie ja mogę być razem z nią. Dziękuję bardzo za zaproszenie.